Bo ludzie się generalnie dzielą na tych od kotów i od psów. Ja jestem od tych od psów, no ale cóż. No. Dzień dobry. Witam, łatko. Ja. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jeszcze 5 minutek. Wracamy dzisiaj do świata zwierząt. Bo byliśmy w inteligencjach ostatnio, byliśmy w czytaniu twarzy, byliśmy tam w jakichś roślinkach i w pomidorach, a dzisiaj wracamy do zwierzątek. Dzisiaj będzie ciekawostka, chociaż taka w sumie, nie, jestem ciekawostka, o zwierzętach, których ja osobiście trochę nie lubię, ale wiem, że wielu z Was lubi, no i tutaj proszę się na mnie nie obrażać, bo ja ich nie lubię. Otóż ja jestem zwierzęciem, ja jestem zwierzęciem psim, w sensie ja jestem człowiekiem psim, bardzo lubię psy, całe życie miałem psy, zresztą do dzisiaj w domu moich rodziców są psy, nawet dwa. Nawet w ogóle nie wiem, czy wiecie, jak się nazywają, bo moi rodzice mają teraz dwa psy, jeden się nazywa Baltazar, a drugi się nazywa Melchior. Mieliśmy kiedyś jeszcze jednego, łatwo się domyślić, że miał na imię Kacper. Czyli trzech króli żeśmy już zahaczyli. Podobno jak będzie kolejny, będzie miał na imię Herod. Ale tego jeszcze nie wiadomo, bo na razie są te dwa. Ale ja nie o tym chciałem, bo chciałem dzisiaj o kotach. Mianowicie, moi drodzy, koty to są bardzo dziwne zwierzęta i ja ich w ogóle trochę nie lubię, nie jarzę. Ale mają koty jedną fajną rzecz. Jak wiecie, kota jak się wyciepnie z balkonu, albo kot po prostu sam się wyciepnie z balkonu, bo tam gdzieś ucieka. No właśnie, jak to głupi kot, nie wiadomo dlaczego, gdzie on chodzi w ogóle. Ja w ogóle najbardziej się boję tego, jakby co ten kot sobie tam myśli. Bo z psem to jest tak prosto, jakby wiadomo, tam kiedy się cieszy, kiedy się nie cieszy, merda ogonkiem, jest w ogóle super. Zresztą będzie chyba też odcinek o psach, ale to potem. Mianowicie, kotów się boję, bo one tak, co im tam się w tej głowie dzieje w ogóle. I tak nagle idą i ich nie ma i w ogóle. Ale, przepraszam, bo jakoś mam dzisiaj rozkojarzone myśli. Koty, jak się wyciepnie z balkonu, to wiadomo, że kot spadnie na cztery łapy, nie? To jest w ogóle takie trochę przysłowiowe już, nie? Że jakby zawsze można być jak kot, który spada na cztery łapy. Widziałem jakieś takie fajne filmy i w ogóle trochę o tym czytałem, jak to jest, że koty spadają na cztery łapy. Są takie zwolnione filmy na YouTubie na przykład, możecie sobie zobaczyć, jak kot leci i co się dzieje z ciałem kota, kiedy kot leci. To jest strasznie ciekawe. Otóż na początku dzieje się głowa kota. W sensie kot głową orientuje się, nawet jak się go wyrzuci, weźmie się go do góry nogami, nie? I się go wyciepnie do góry nogami, to on się głową orientuje bardzo szybko i szuka tego, gdzie jest góra, gdzie jest dół, gdzie jest prawo, gdzie jest lewo, jaka jest odległość i tak dalej. Potem, najpierw jakby tył kota pozostaje nieruchomy, natomiast wysuwają się łapy kota i kot się jakby szykuje do tego, żeby się właśnie zamortyzować i żeby znaleźć oparcie. Potem się przekręca cały tułów kota, żeby się ustawić względem tego, co ustawiła głowa i tego, co ustawiły łapy i się nogi przygotowują do tego, żeby spaść i amortyzować ten skok. To jest bardzo, myślę, w ogóle ciekawe. Naprawdę na tym zwolnionym tempie to on się fantastycznie tak przekręca, żeby spaść tak jak trzeba. Co ciekawe, i to jest tutaj będzie ciekawostka, otóż koty oczywiście im wyżej, tym no większe, że tak powiem, niebezpieczeństwo urazu, nie? Im z większej odległości kot leci, no to, że tak powiem, tym bardziej się może tam właśnie coś mu się może stać. No, jak się wyciepnie kota ze 160 piętra, to wiadomo, że się zabije, nie? Nawet jeżeli się dobrze ustawi, to i tak się zabije, bo było za wysoko. Ale ciekawostka polega na tym, że do mniej więcej szóstego piętra, w takim standardowym bloku, jak leci kot, to do szóstego piętra, im wyżej, tym niebezpieczeństwo, że kot będzie miał uraz, się zwiększa. Ale uwaga, po szóstym piętrze, czyli jak już jest naprawdę wysoko, dużo wyżej niż szóste piętro, znowu ilość urazów diametralnie po prostu spada jakby nisko. Znaczy w ogóle zadaję sobie pytanie, jak oni robili te, kurde, te doświadczenia, nie? Co wyciepywali te koty po prostu z piątego, z dziesiątego, z piętnastego piętra? Taką robotę mógłby mieć, nie? Taki naukowiec, który wyciepuje koty z piętnastego piętra. Błagam, niech się wszyscy tutaj obrońcy zwierząt nie obrażą, tak? Ja po prostu próbuję tak jakąś ciekawostkę pokazać w durny sposób. Ale bardzo mnie zastanowiło to, że rzeczywiście to jest dowiedzione, że powyżej szóstego piętra, czyli powyżej pewnej wysokości, wysokiej, koty znowu mają dużo większą łatwość nie doznania urazu. Tłumaczą to tym naukowcy, że po prostu przez tą odległość kot ma znacznie wtedy więcej czasu, żeby się dobrze ustawić. Nie? Oczywiście, jeżeli będzie dużo za wysoko, no to wiadomo, że może, tak mówiłem, jak go wyciepną 150 piętra, no to wtedy mu się coś stanie. Ale właśnie tam z 8, z 10, to kot potrafi to dobrze tam obczaić. I tak sobie pomyślałem, jak zawsze, mówiąc inaczej, otóż,
że to jest bardzo ciekawa ciekawostka duchowa. Otóż, moi drodzy, bardzo podobnie jest we wzroście duchowym. My, kiedy, że tak powiem, próbujemy duchowo ogarniać swoje życie, duchowo ogarniać wszystko, co się z nami dzieje, dobrze Pana Boga poznawać, rozumieć prawdy o Nim, rozumieć prawdy o nas samych, rozumieć nasze emocje, no wszystkie też inne rzeczy z naszym życiem związane, to rzeczywiście, że tak powiem, w miarę pewnego wzrostu duchowego robi się duże zamieszanie. I to jest takie doświadczenie wielu ludzi, że właśnie poszli za Panem Bogiem, zaczęli swoje życie układać. Na początku było ekstra, no tylko skakali z pierwszego piętra i było super. Okazało się nagle, jaką mam odwagę. Ale potem z drugiego, trzeciego, czwartego, piątego nagle piętra się okazało, matko, jest coraz więcej niebezpieczeństw. To wszystko jest takie zamieszane. Te prawdy wiary są, nie da się tego w ogóle pojąć. Otóż uwaga, to jest normalne, aż dojedziesz do szóstego piętra. W sensie jest taki poziom w życiu duchowym, gdzie jest tak, zaczyna się bezpiecznie, jest coraz niebezpiecznie, 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 totalne zamieszanie, a potem znowu jest spokój. Otóż trzeba się uzbroić w taką cierpliwość, że rzeczywiście przez pewien etap, i to może być długo, bo do szóstego piętra jest dosyć daleko, jest duże zamieszanie, jest dużo niebezpieczeństw, można się naprawdę pogubić w tych różnych sprawach wiary. Ale kiedy jednak przejdziesz już te sześć pięter, i oczywiście strasznie trudno jest mi tutaj teraz zdefiniować, gdzie jest to szóste piętro, ale jeśli będziesz z Panem Bogiem wytrwale szedł, to dojdziesz w pewnym momencie znowu po tym szóstym piętrze, że mogą cię ciepnąć z dziesiątego i masz totalny spokój. Chodzi o to, że po prostu nasze serce się kształtuje na nowy kształt Pana Boga i w tym momencie, kiedy się kształtuje, tak bardzo radykalnie się zmienia z tego, co było teraz, w coś nowego, to rzeczywiście doznaje totalnego zamieszania. Ale kiedy się już generalnie uformuje, czyli taki nabierze właśnie sześciopiętrowy, szóstopiętrowy kształt, to już znowu jest spokój. Wtedy się czujesz bezpiecznie. Te wszystkie rzeczy, które wcześniej na tych pięciu piętrach wydawały ci się niebezpieczne, już w ogóle cię nie przerażają. Jeżeli masz takie teraz zamieszanie, może idziesz z Panem Bogiem i wzrastasz duchowo i czujesz to takie zamieszanie, niebezpieczeństwo, nie bój się. Poczekaj, spokojnie. To nie dzieje się nic złego. To jest tak jak z kotem. Kot do szóstego piętra zwiększa mu się niebezpieczeństwo urazu, ale po szóstym piętrze będzie okej. Okay. Tam znowu będziesz miał totalny ogląd rzeczywistości i będzie w porządku, jak wejdziesz trochę wyżej. Więc to, co zrób, to po prostu nie siedź na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, nawet na piątym piętrze, tylko nieustannie próbuj pójść dalej w swoim życiu. Jeśli tak będzie, to zobaczysz, odkryjesz coś niezwykłego. Cytat na dzisiaj będzie z drugiego listu świętego Piotra, który brzmi tak. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Więc tylko wzrastajmy. Nie stójmy w miejscu, tylko idźmy do góry, bo tam w końcu na górze będzie bezpiecznie. Wzrastajmy w łasce Pana. Z tymi kotami to jest w ogóle jakoś tak dziwnie. Bo one tak chodzą i nie wiadomo, o co im chodzi, tak przyjdą i no niby się łaszą, niby są fajne. A pies to jest fajny, nie? Bo z psem to możesz wszystko w ogóle, bo pies to jest taki prawdziwy przyjaciel w ogóle. Będzie też odcinek o psach, bo ja w ogóle jestem pies, no jestem pies pański, więc to tak powinno być. Strasznie to jest tak głupie, że nie mogę sobie tutaj pogadać z tym Marcinem, bo to takie wszystko drętwe jest bez Marcina. Ale jeszcze trochę, no jeszcze tu jestem, jeszcze tydzień jestem w Stanach. Więc no, jak wrócę, to będzie Marcin. Znowu będzie śmisznie, może. Może. A może Marcin coś tam dogra i coś wam tu powie? Kto to wie? Dobra. Pa, pa.